Cześć Joelki! Dziś o 6 rano obudziła nas śmieciarka, a w mojej głowie pojawiła się myśl. Trzeba nadać nazwę moim wiernym widzom. Tylko jaką? Może obserwujący ludzie? Trochę za długie. Może wystarczą pierwsze litery? Więc zapisałem sobie to w notatniku, powiedziałem, że jak później wstanę, to nie będę pamiętał, a przecież taki super miałem pomysł. Czy miałem, to się okaże, a teraz przejdźmy do tematu odcinka. To ostatni planowany film na temat Amber Heard i dziś polecę z mieszanką commentary, a trochę z komunikacją niewerbalną. Przeglądając duże ilości filmów, bardzo łatwo natknąć się na komentarze, które w większości są za Johnem. Stawiennictwo za Amber jest widoczne o wiele rzadziej, mógłbym zaproponować proporcje 95-5%. Być może pewne osoby broniące Amber zauważą, że wcale nie musi być jednostronnie pokrzywdzona, a jedynie być coś swego rodzaju przebierańcem w szatach ofiary. My grandmama is the king of fake pass outs. Like she'll pass out for 3 seconds and wait and then peek to see if anybody looking. Take me, Jesus. Tak więc przedstawię wam zaraz kilka punktów jej zachowania, dzięki czemu w przyszłości możliwe, że unikniecie wejścia w podobną, toksyczną relację. Ale zanim wszystko, przygotowałem dla was linię czasu z wydarzeniami, jakie miały miejsce w życiu Johnego i Amber. Na niektórych serwisach była rozbieżność wśród niektórych danych, dlatego starałem się je uśredniać, aby dać wam ogląd sytuacji. Dobra, Olki? W razie jakichś błędów, poprawcie mnie, a dopiszę w opisie filmu i w napisach. Ich związek rozpoczął się mniej więcej w styczniu 2012 roku. Jak widzicie, ich związek był relacją niesformalizowaną i przez około 3 lata funkcjonował bez głośnych afer. Nawet gdy przewozili dwójkę swoich psów samolotem bez ważnych dokumentów, to chyba było do Australii, wspólnie rozwiązywali problem i nagrali wideo wyjaśniające oraz przepraszające opinię publiczną. With a treasure trove of unique plants, animals and people. It has to be protected. Australia is free of many pests and diseases that are commonplace around the world. That is why Australia has to have such strong biosecurity laws. And Australians are just as unique, both warm and direct. When you disrespect Australian law, they will tell you firmly. I am truly sorry that Pistol and Boo were not declared. Chociaż wydaje mi się, że czytają z telepromptera. Niestety, po około roku Amber złożyła papiery o rozwód i wszystko zaczęło się sypać. Nawet sam Depp wspomina, że zaczęła zgłaszać sprawy na policję, że jest przemoc domowa, a on wyjaśniał to tym, że zbiera przeciwko niemu dowody, aby zabezpieczyć się w przyszłości finansowo. Zatem, co takiego się wydarzyło, że nagle Amber zaczęła być ofiarą przemocy? Może ktoś jej podpowiedział, że dzięki temu łatwiej jej będzie uzyskać rozwód bądź też alimenty. Tak to na przykład jest u nas w Polsce, że często jest to wykorzystywane i mówione, że druga strona stosuje przemoc. Nie ja, tylko druga. Może już wtedy świadomie weszła w linię obrony zbierania dowodów. I think the jury misheard, there's no question pending. You didn't expect Keenan Wyatt, Mr. Depp's longtime sound technician, to show up and testify that Mr. Depp is not being fed lines through his earpieces. O ile nie jest to próba kontroli nad płaczem, to takie zachowanie wskazuje na wyniosłość i brak szacunku dla rozmówcy. Z kontekstu tej rozmowy wynika, że Amber nie słyszała pytania prawniczki Deppa i chciała torować rozmowę w innym kierunku. Na jej niekorzyść Kamil Vasquez nie odpuszczała w tej sprawie. Zaprezentowane przewracanie oczami jest formą swoistej ignorancji. Oczywiście negatywnie wpływa na wizerunek nadawcy takiego komunikatu, czyli w tym wypadku Heard. Widzicie przecież, jak poniża swojego przeciwnika. Niestety, gdyby Amber faktycznie była osobą doświadczającą konkretnej przemocy domowej, jest duża szansa, że pewne rządy wprowadziłyby dodatkowe prawa chroniące autentyczne ofiary. W tym wypadku jednak obserwujemy przebierańca, który podszywa się pod ten temat i jednocześnie krzywdzi prawdziwe ofiary przemocy domowej. Bo przecież Amber nie ma objawów zespołu stresu pourazowego. Chcąc zrzucić winę na Deppa, stwierdziła, że rozwinął się u niej właśnie w relacji z ówczesnym mężem. Doktor Carey, która spotykała się z Amber, zaprzeczyła występowaniu wcześniej wspomnianego zaburzenia. Bo osoba z PTSD unika kontaktów społecznych, nie chodzi na masowe imprezy, ma problem z odnalezieniem się, nie kontroluje swojego zachowania. While they fought. And when you say fought, do you mean physically physical. Or... physical.
I denerwuje mnie fakt, że Amber pakuje się na wózek wraz z prawdziwymi chorymi lub ofiarami, przez co fałszuje prawdziwy obraz. Jeśli będzie podobna sytuacja, tylko zamiast Amber będzie prawdziwa pokrzywdzona, to ludzie mogą przyjąć stanowisko: tata, już to widzieliśmy, zmiataj stąd. A to będzie bardzo poważny błąd. Amber przejawia histrioniczne zaburzenie osobowości, przez co ciężej jest zrozumieć jej intencje. Ewelina, o której opowiem pod koniec odcinka, wspomina, że w jej pracy, gdzie ma kontakt z takimi osobami, to te stosujące przemoc właśnie często mają HPD. A dlaczego uważam, że Amber nie jest z nami zbyt szczera? Bo ona sama, jako kobieta wypowiadająca się o przemocy domowej, sama ją stosuje. Proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. I fucking was hitting you. You can't. I don't know what the motion of my actual hand was, but you're. Amber przyznaje się, że go atakowała. Fuck off! Because you started physical fights? I did start a physical fight. Yeah, you did, so I had to get the fuck out of there. Yes. Amber znów przyznaje, że go atakowała. Come and knock on the door. Just because they're evasive. You run away every single fight. Baby. Because you start physical fights? Amber przyznaje, że Johnny zawsze ucieka podczas fizycznych walk. No i wyobraźcie sobie, gdyby było inaczej, Johnny odpowiedziałby siłą, żeby przywrócić pokorę, dałby się sprowokować, przez co Amber miałaby, no, znaczną przewagę w sądzie. Perfect. I can't promise you I won't get physical again. God, I fucking sometimes get so mad, I lose it. Przyznaje się, że nie potrafi kontrolować swoich emocji i powoduje to przemoc. Co wy na to? Omówmy teraz przez chwilę linię czasu, o której wam wcześniej wspominałem. W kwietniu 2015 roku przeprosiny Amber i Deppa w sprawie nielegalnego przewożenia. Na początku to widzieliście. Nagranie z ukrycia przez Amber Heard rozstrojonego Johnnego Deppa. Motherfucker! Motherfucker! What happened? 20 maja 2016 roku zmarła matka Johnny'ego Deppa. Dzień później Amber Heard zgłosiła na policję, że Depp rzucił w nią telefonem. Funkcjonariusz nie dostrzegł przemocy domowej na miejscu, tak wynika z raportu. Depp odrzucił oskarżenie, tłumacząc, że to przygotowanie dowodów na zabranie części majątku Deppa przez Amber Heard. 22 maja. Amber Heard w windzie do apartamentu Johnny'ego Deppa. Ma tupet kobieta. Z Jamesem Franco. Wideo ma miejsce po kłótni Amber Heard z Johnnym Deppem. Maja Amber złożyła papiery o rozwód i zawnioskowała o tymczasowy zakaz zbliżania się przez Johnny'ego Deppa. 2017 roku para oficjalnie jest rozwiedziona. Tego samego roku Amber spotyka się z Elonem Muskiem. Nie trzeba przedstawiać. Rok później Amber napisała artykuł o przemocy domowej, akurat tego nie zawarłem w tej linii czasu, ale tam była taka sprawa sądowa, mieli zapłacić, nie zapłacili i tak dalej. W każdym razie, w grudniu 2018 roku Amber napisała nieszczęsny artykuł o przemocy domowej w The Washington Post, mówiąc, że była wykorzystywana i nękana. I co prawda nie powiedziała tam otwarcie, że chodzi o Johnny'ego Deppa, ale każdy by się mógł domyśleć i właśnie ta sprawa w 2022 roku tyczy się tego artykułu. Taki nieszczęsny, taki niby niewinny, no ale jednak wywołał taką burzę, że no było jak było. Dlaczego? No bo pogorszyło to wizerunek Deppa, no i producenci zrezygnowali z współpracy, tam chyba niektórzy. Rok później Depp pozwał Amber na $50 milionów, to co właśnie miało ostatnio miejsce. W 2020 roku była ujawniona rozmowa, w której Amber Heard przyznaje, że biła Johnny'ego Deppa. Niepojęte jest, że Amber tworzy artykuł o znęcaniu się nad nią, jednocześnie przejawiając agresję wobec Johnny'ego Deppa, co zresztą zostało udowodnione w sądzie. Czemu pada? Ja zaraz idę. Depp oczywiście nie jest bez winy w tym związku. Dowody, jakie zostały zebrane podczas trwającego procesu, wskazują, że nadużywał alkoholu, narkotyków, izolował się od Amber, obrażał ją, przejawiał agresję na otoczeniu, m.in. niszczył szafki, rzucał butelkami czy też telefonem Amber.
Ponadto jest przypuszczenie, że ją uderzył, na co miałyby wskazywać materiały dowodowe. Chociaż siniaki są bardzo słabo widoczne, podobno chciała zakryć to make-upem, ale ilość kłamstw, które wypłynęły z jej ust, nie przekonują mnie, że Depp zrobił jej znaczną krzywdę fizyczną, a jeśli już, to psychiczną. W całokształcie to pokazuje, że w takich sytuacjach nie ma po jednej stronie winy. I wyobraźmy sobie, jak w utopijny sposób mógłby zachować się Johnny Depp w sytuacji z Amber. Jeśli Amber nawet jest prowodyrem wszystkich sytuacji, to Johnny powinien ze stoickim spokojem, w pełni świadomym umysłem próbować za wszelką cenę rozwiązać taki problem. Doskonale jednak wiemy, że takie rzeczy raczej nie mają miejsca. Cierpliwość się kończy, nerwy biorą górę, miłość zamienia się w zawiść, a myśli w czyny, przez co efektem jest proces sądowy, czy też wcześniej wspomniana przemoc. Rozumiem też, że Depp mógł być w ich związku nieznośny, męczący, chamski, nieobecny, a nawet zdradliwy. Dowody takie jak dyskusja Amber z Johnem na temat sytuacji w przeszłości pokazuje, że Amber nie dość, że nie słuchała ówczesnego męża, to jeszcze unosi na niego głos i wyszydza. I fucking was hitting you. I don't know what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are your toes? Now, what am I supposed to do? Gwałtowne reakcje, bycie przesadnie wrażliwym utrudnia przepracowanie problemów i sprawia, że nawet najlepsze terapie mogą nie przynieść efektu. Chcąc dbać o swoje małżeństwo, powinna wspierać Johnego m.in. w takich momentach, gdy ma problemy w pracy czy gdy zmarła mu matka. Niestety, Amber nie decydowała się na takie kroki, a to, na co ją stać, to sekretne próby nagrywania Johnego, gdy jest rozstrojony. To wystarczająco dużo mówi na jej temat. I nie ma to znaczenia, czy to było na początku jej relacji, czy tuż przed rozwodem. Na początku przecież jest tak bardzo smutna, nie? Johnny, co się stało? A gdy zdenerwował się na to, że nagrywa i powiedział as, zareagowała, jakby się dobrze bawiła. You got this going? Oh, really? Really? Smashing shit. Wspomnieć należy również o tym, gdy robiła Johnemu zdjęcia, gdy go odcinało. Być może przez alkohol, być może przez używki. W każdym razie widoczne są jej intencje, czyli zaprezentować, w jakim piekle żyła i wygrać proces sądowy. Spór, jaki wiodą ze sobą, niekoniecznie musi prowadzić do porozumienia. Czasami sam spór staje się jedynym celem takiej komunikacji. Aneta Załazińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego słusznie nadmienia w pewnym artykule, że może być nie tylko efektem braku zgody w jakiejś kwestii, ale również być istną potyczką czy też walką. Czyli spór sam w sobie, żeby się naładowywać negatywną energią. Można potraktować wyjścia Deppa jako formę agresji psychicznej. W poprzednich materiałach wspominałem, że Johnny wolał robić uniki niż konfrontować się z ówczesną żoną. Amber prawdopodobnie w przeszłości doświadczyła przemocy i nauczyła się, że w taki sposób można osiągać swój cel, wymuszając, krzycząc lub bijąc. Widzieliście na pewno nieraz dzieciaki, które tak robiły, bo nie umiały inaczej. Jest również hipoteza, że skoro tak rzadko, tudzież w ogóle, nie widziała płaczącego mężczyzny, bo na przykład swojego ojca na pogrzebie babci, mogła replikować schemat. Bądź twarda, nie ugięta. Amber wielokrotnie nie słyszy potrzeb Johnego. Brakuje tam logiki, spójności, a gdy Johnny widzi przejawy agresji, bo Amber przecież krzyczy, na pewno wymachuje rękami i tak dalej, i on wychodzi, to ona nazywa go tchórzem. No, kompletnie nie tak. Na początku prawdopodobnie robiła to subtelnie, a z biegiem czasu, chcąc osiągnąć swój cel, coraz bardziej bezpośrednio, jak na pewno zauważyliście, poniża, wyśmiewa w cztery oczy. I to jest taka, no, częsta zagrywka Amber. W nagraniu, które przetłumaczyła Suzanne Marie, można wyłapać momenty, gdy mówi do Johnego, że sobie uroił różne wydarzenia i wcale tak nie jest. Jest to forma manipulacji zwana gaslighting, o której za chwilę. Amber stosowała przemoc psychiczną, bo wiecie, że obrażała go, nazywając bachorem, dzieciakiem, obniżała jego poczucie wartości znanymi już hasłami, takimi jak: dlaczego Dior chciałby z tobą robić interes? Przecież nie masz stylu, jesteś starym, grubym facetem. Jak widać, się myliła, bo ma bardzo dobrą współpracę z Diorem.
Sponsorem dzisiejszego odcinka jest LetiShops, krótko mówiąc wtyczka, która umożliwia zwrot wydanych pieniędzy. Sprawa jest bardzo prosta. Instalujecie tą wtyczkę w swojej przeglądarce, podpinacie, a gdy robicie zakupy, informuje Was, że możecie część tych pieniędzy sobie zwrócić. W zależności od sklepów ten proces może być większy albo mniejszy, natomiast no, za jedno drobne kliknięcie przy zakupach możemy dość dużo zaoszczędzić. Na przykład kupując głośnik na urodziny swojej siostrze, cashback wynosił około 3%, czyli z 509 zł ponad 15 zł. I te pieniądze, które uzbierają się na koncie, można zwrócić na konto PayPal albo konto bankowe. W zależności od okresu pewne firmy mają zwiększone cashbacki. Warto to obserwować. LetiShops ciągle się rozwija i ma umowy z takimi firmami jak Decathlon, Allegro, IKEA czy też Booking. Aktualnie e-obuwie daje, pokażcie, 3%. Cashbacku, wydaje się, no tak, normalnie, ale 17 i 18 czerwca mnoży go razy 4, czyli no, daje to już ponad 10%. Więc jeśli kupicie buty za 300 zł, to ponad 30 macie zwrotu. Korzystać z cashbacku możecie zarówno przez wtyczkę w przeglądarce, stronę albo aplikację mobilną, czyli przez telefon. Zapytacie, jak to działa? Działa to tak, że współpracująca firma w zamian za promocję daje LetiShops procent, a LetiShops część z tego procentu właśnie Wam. Link znajduje się w opisie filmu poniżej. A teraz wracamy do sprawy. File, or I had already filed for divorce. I wanted him to know verbally, so that he finds out about the divorce filing, or my intention to do so, from some other source other than TMZ, which was alerted. Ten punkt powinniście zapamiętać na bardzo długo. Idealna oznaka przecieku podczas kłamstwa. Amber kilka lat temu zeznawała, niechcący powiedziała o kilka słów za dużo. To był jeden z kluczowych momentów, który ją pogrążył. Ale bardziej szczegółowo tą sprawę omawiam w tym linku. W tym. Część z Was jeszcze o tym nie wie, ale założyliśmy niedawno Patronite'a, a to oznacza, że możecie być współtwórcami kanału Między Słowami. No i jeśli macie ochotę poznać funkcjonowanie Od Kuchni, zbudować silną relację z innymi patronami czy spotkać się ze mną online, koniecznie wejdźcie w link w opisie filmu lub w kartę w górnym prawym rogu, a tam dowiecie się wszystkiego. Patroni otrzymują specjalne wyróżnienia, takie jak ich nazwisko na tablicy końcowej, pocztówki z wyjazdów wraz z poradami czy też dostęp do poszczególnych vlogów. Podsumowując, zachowanie Amber budzi wiele silnych emocji. Część osób chciałaby jej uwierzyć, że wcale nie jest tak źle, jak inni opisują ją w mediach. Inni z kolei życzą jej wszystkiego co najgorsze, bo widzą, co zrobiła z życiem Johnego. Chociaż po tym filmie widać, że nie jestem obiektywny i w sumie raczej się z tym nie kryję. Mówiłem to już kilka lat temu. Miałem do czynienia z podobnymi jednostkami, ale nie w tak dużym stopniu zaawansowania jak Johnny Depp. Dlatego mam nadzieję, że moje wypunktowanie zaobserwowanych zachowań pomoże Wam w przyszłości w określeniu odpowiedniego partnera. I co? To tyle mam do powiedzenia na ten moment, jeżeli chodzi o sprawę z Amber. Jasne jest, że osoby dotknięte przemocą domową potrzebują wsparcia i uwagi społeczeństwa. Natomiast w całej sprawie związanej z Amber tak wiele szczegółów się nie trzyma całości, że czerwone flagi pojawiają się niemalże bezustannie. Chcę jeszcze podziękować Ewelinie, która pracuje z osobami stosującymi przemoc, jak i doświadczającymi przemocy. Ona sama rozpoznaje w niej, w Amber, manipulantkę, prowokatorkę. Jak rozumiem, są to podobne schematy, jakie spotyka w pracy. Dlatego tak ważnym jest, drodzy widzowie, aby reagować stosownie w danej sytuacji. Bo wsparcie psychologiczne jest bliżej niż nam się wydaje. Jeśli będziecie go potrzebować, bo jesteście na przykład w przemocowym związku, mogę w opisie filmu po konsultacjach z Eweliną skierować Was do odpowiednich miejsc. No i co? To wszystko. Dziękuję, drogie Oelki. Obserwujcie znajomych, dobra? Koniec. Nara!